Cześć, witajcie z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Jestem ja. Dzień Tak, dobry. i dzisiaj jesteśmy sobie na naszej mapie Rechweiler. I Miki dzisiaj leci Pumą. Dobra, nastąp się tam. No. No, Miki jedzie dzisiaj Pumą. Sobie po rozrzutnik dla mnie, a ja dzisiaj odpalam John Deere'a i Amazonkę i jedziemy sobie talerzować po kukurydzy, gdzie ostatnio była robiona kiszonka. Niestety ludzie, ale ten odcinek nie był z dźwiękiem, bo spierdzieliłem sprawę, bo niestety ten odczepiałem słuchawki kiedyś i OBS tak jakby nie wychylił mi słuchawek, a że mam mikrofon i mikrofon w słuchawkach, to nawet się nie nagrało całe audio i niestety musiałem zrobić wam film pod muzykę. Stety, niestety. No, ale tam parę takich rzeczy Ja też. wam powiem, Michał odwalił lipę i tyle. No, parę rzeczy tam też było mówione, a dzisiaj lecimy sobie 7730 z talerzówką. No, po kukurydzy. Tak o. I ten Gienek, kurde, gdzie ten obornik? A, ten obornik to się wywiezie na to pole, to co nim będziesz przejeżdżał, wiesz? Tam se go rozwiozę. No. A ty po kukurydzy co tu będziesz talerzował? Ogółem też gnojowicę chciałem nagrać, ale niestety za mało mamy tej gnojowicy na razie. I póki co akcji gnojowica nie będzie. Ale obornika trochę więcej jest, więc obornik można śmiało dzisiaj nagrać. Jak widzicie, tutaj taki kawał pola, żeśmy ścięli tej kukurydzy. Myślę, No, że troszeczkę było. no, na spokojnie myślę, że to na 2 sezony starczy tej kukurydzy. Ale New Holland co dał radę, jakby ktoś się pytał. Aha, ten New Holland. Dobra, wjeżdżamy talerzóweczką, ładnie, cyk, na dół. O kurde, aż John Deere'a przymuliło trochę, jak tak wjechałem na pełnej z talerzówką. No, na przodzie T-Pack Amazona. Bardzo fajny. Ogółem ludzie, 80 łapek pod tym filmem, siadamy do nagrywania następnego. Trochę aktywność trzeba pobudzić, bo niestety. Ej, a ja to mam turem naładować? No, niestety. Jasna dupa, to ja to do jutra Ale jest doładuję. też tur inny do Steyra, bo tamten niestety uszczelniacze poszły na siłownikach i nowe siłowniki było trzeba wstawiać. I stwierdziłem sam, żeby kupić innego tura, używanego oczywiście. I no, wyszło jak wyszło i teraz Steyr jest innym turem. Na szczęście pod konsolę pasowało wszystko, więc git. No. Ty, ale ładny ten tur. No, to jest taki oryginalny, tylko że na zmieniających teksturach. Trochę żałuję, że nie ma coś więcej zmienionego. Ale no. Nie, no jest trochę zmieniony. Nie, no oryginalny i tekstura inna. Inna jest blacha tutaj na tym co pisze Hydrak. Możliwe, bo ogółem to ten. To jest od tego samego autora, wiesz, co Steyr. I nie ma wiesz czego? Nie ma tej rurki takiej, co ci pokazuje, jak głęboko jest opuszczony tur. Nie, znaczy się jest na turze, ale nie wiem, czy ta rurka, nie patrzałem w sumie. Czy rurka? Nie ma na turze. A nie, jest, ale z drugiej strony. A, no możliwe. No z lewej też jest w sztolu. A nie z prawej? Nie, z lewej, z lewej. No to dobra, niech ci ta będzie. No jo. No, John Deere'em teraz, no co odcinek niestety John Deere'em robota, ale teraz tym mniejszym. maluśkim jaśkiem. No, ale ten, jest co robić. Ogółem rzepaki posiane. Na testy 2 pola, aby są posiane 2 odmiany, bo to nowa oprawa by była u nas w gospodarstwie i zobaczymy, jak to wyjdzie w tym roku. I też pszenicę posialiśmy już, jedno pole właśnie o zimej, a na tym polu, co tutaj teraz talerzuje, to myślę, że jakiś jęczmień się może śmiało można będzie dać. A tam koło domu, tam te 3 poletka, zobaczymy jeszcze, w sumie 4, bo tu jeszcze jedno koło łąki jest. I tam, gdzie dzisiaj obornik będzie włożony. I Miki, jak pełny rozrzutnik nawalisz, to możesz mówić, to sobie no, ładnie tak za przyjdę. 10 minut. Za 10 minut. Matko Błysko, 10 minut to ja będę odcinek już kończył. Zobaczę w ogóle, czy to się nagrywa. No ty chyba chory jesteś. No nie, no bo tak chcesz 14 minut, a ja są 4. A. No. No nie, no to się trochę muszę pospieszyć, tam widłami jeszcze będę ładował. Halinę, do Haliny zadnąć, aby widłami ładowało. Okej. Okay. Krokodylem ładujesz, czy łyżką? 100 kilo wrzuci. Łyżką. No to dobrze. Ten krokodyl taki, kurde. Łyżką to się więcej czasem nabierze jak tym krokodylem, a tylko do słomy jest przydatny ten krokodyl. Ogólnie ludzie. Gęściejszego naładuje, wiesz? Bo tak to wiesz, z góry to bym słomę ci samą naładował. Jo. A ludzie, jeszcze sprzedaliśmy ścielarkę, bo ten terapaszowozem sobie ładnie potniemy te baloty i ten widłami się rozrzuci, jest elegancko. Wam powiem. Jest miód, po prostu miód. Miód malina.
No, jeszcze niedługo będziemy chyba kolejny pokos traw robić, ale to zobaczymy, bo na razie nam trawa nie jest potrzebna zbytnio. A też w stodole ciasno, bo słomy tyle jest nawalone, znaczy w sumie było, bo już troszeczkę balotów zeszło od żniw. A ostatni pokos, ten, tutaj na tej dużej łące, co tam jest po mojej lewicy, tam był pokos zrobiony tylko jeden na razie, ale tam trawa już jest bardzo wysoka, śmiało by można było im skosić. Może się sprzeda kolejny ten pokos. Zobaczymy, zobaczymy. Ta, No. albo się zrobi ten, owinie się i się sprzeda kiszonkę. Jeszcze lepszy zysk. Nie mamy ten, owijarki. To się wypożyczy tam ile? 500 chyba. No, zobaczymy. No. Pewnie się pytacie, czemu nie uprawiam od razu na głęboko i w ogóle, i w ogóle. A ja wam powiem, że tu na zimę, to na zimę nie będzie zostawiane, więc nie trzeba na głęboko uprawiać. To po pierwsze. A po drugie, my mamy siewnik do uprawy pasowej, to też ten agregat do uprawy głębokiej, taki no, ni w dupę, ni w oko, bo zapotrzebowanie ma duże, a tylko jest potrzebny, jak jest albo sucho, albo pod kukurydzę. Ale też mamy gruberek z kuna i ten gruberek sobie o wiele ładnie też uprawia, choć co prawda tak głęboko go nie idzie wpuścić, jak tego wadesztata. I tym gruberkiem też sobie uprawiamy czasem pod kukurydzę, więc pod kukurydzę śmiało można uprawiać albo gruberkiem, albo nawet tą talerzówką, bo ten wał naprawdę robi robotę. Choć co prawda ten rurowy chyba trochę lepiej by to przemieszał, myślę, ale tam w tym gruberze jest też talerzówka, jeden rząd talerzy jest, więc no. Więc robota tam elegancko idzie. Cały zestaw Amazona, cały zestaw zielony, talerzówka Amazona, obciążnik Amazona. Jeszcze ciągnik Amazona. Jednak kupujemy ciągnik z Amazona. Możemy. No, Jak ale najbardziej. też ogółem info takie, ludzie, jakby ktoś się nie orientował. DLC Class jest już rzeczą pewną. Może nie DLC, ale marka Class w farmingu na pewno się pojawi, ponieważ na FarmConie, tam jakby ktoś nie wiedział, to są chyba jakieś targi, czy coś takiego, będą w zeszłym roku były w siedzibie Horsza i było DLC Horsz, a w tym roku są tam chyba w lipcu jakoś, są w siedzibie Klasa, więc to już no, Ale ja ci tutaj czuba załaduję, człowieku. wiem, bo ten urządnik jest taki fajny. Więc to już jest na 90. Zarąbisty, człowieku. Na 99% jest pewne to, że Klas dojdzie do farminga. Ja tam się cieszę. Dojdzie, Może jakieś tukano. Jak tukano będzie, nie? To już się normalnie. Ojeju, ale się będę cieszył. Jak Lexion będzie, to już zupełnie. A ciągniki to tam. Ciągniki to tam już mnie mniej interesują, ale kombajny z Klasa to no jak najbardziej. Bo tam Xeriona to chyba jakoś zbytnio byśmy Miki nie używali, chyba że na jakiejś dużej serii. No, w sumie i tak nie. No. Ale ten, ludzie łapka w górę, komuś się podoba. Jak ktoś nie wiedział o tej informacji, to też łapka w górę, a nawet jak ktoś wiedział, to No łapka i w niech górę. napisze w komentarzu, oczywiście. O, i niech napisze w komentarzu, co myśli o tym DLC Class i na co wyczekuje. Choć w sumie te małe klasy by były spoko, te typu Class Axiom czy coś takiego. Axos, ten. Ariony, nie? Coś takiego. No, Axosem ja jeździłem w realu, nawet z turem, kurde. Ogórki ładowałem, nie ogórki, skrzynie zdejmowałem. Boże, jak ten Ej, tur chodzi. dobra, możesz sobie jechać z tym obornikiem. Okej. O, tu 7930 po siewach ubrudzony. Tuż to jak to ty tam skakuj w talerzówę, nie? I no. Jo, już jadę. Kurde, puma będzie miała co targać. Dobra, zapalimy koguta. Jeszcze wam pokażę, co dzięki uprzejmości naszego sąsiada nam tu się udało zrobić. Wycięliśmy tutaj trochę krzaków. I w ogóle sąsiad tutaj nam zezwolił na zrobienie własnej dróżki. My to sobie przetalerzowaliśmy, ubiliśmy, wywałowaliśmy i w No, ogóle. taki dość dobry sąsiad, taki wiecie, za flaszkę pozwolił, nie? Jo. Mamy teraz Bo on szybszy. mówi, on do nas też nieraz przyjeżdża, także będzie miał bliżej. O wiele szybszy mamy teraz przelot na nową gospodarkę i na Bo topole tak to też. byśmy w koło musieli jeździć. Tak, dokładnie. Zgadzam się z kolegą wyżej wymienionym. Czekaj, no. Nawet koguta nie będę gasił. Tylko szkoda, że ten Sodimac się tak szybko brudzi, kurde, Rafał. No, brudzi się jak nie wiem. Ej, ja go już pobrudzonego gdzieś podczepiłem. Wiem, a ja nic z nim nie robiłem nawet jeszcze. Teraz dopiero. Ciekawe czemu. No coś autor spierdzieli. By musiał brudzenie Ale to włączyć. nic, bo rozrzutnik też się musi szybko pobrudzić. Jo, ale tak. Ja jechałem po drzewo, to w karmińcu to tak jest cały cień obłocony, a przyczepa to już nie wspomnę. To co Jak tam? dojechałem na ten, na kupkę, nie, to musiałem ten światła z przodu przyczepić, obrysówki O Boże. obczyścić. Bo nic nie było widać.
To nieźle. Jeszcze widzicie ten chłop, co my tu, Janusz, to kupiliśmy od niego ten rożytnik i gospodarę całą. Jeszcze na stawki sobie, kurde, takie skubanie zrobił. No, No, tak jest desek. ze 3 łyżki chyba więcej wejdą takie te nasze sztajerowskie od No, sztajeru. trochę weszło tam. Trochę więcej wejdzie. A tak Ty to w koło jeździłeś, czy jak? i w koło, i prześrodek, i tak, porościnałem to pole w Kurde, trzy bo ty dupy. jeździłeś jak? Jak szatan, szatan. Ale ogółem ten GPS-ik w John Deere bardzo fajny. Bardzo dobrze się sprawował na tych górach, co tam siałem, właśnie agromaszem No, i... ten sygnał nie znikał na Jo. górze. No dlatego, że tam blisko wieża jest. No, Ale bo ja pewnie nie dodać. gubił się, mimo tego, że pole kręte, to się nie gubił. Dobrze prowadził i w ogóle. No. A pumka, pumka, jak to pumka, ciągnik też pomocniczy, taki dosyć, ale... Do śmierdzących robót. Ale fajnie się koła. Chodź, Gienek, do pumy. Już idę, chwila. Ale się koła urodziły. Ci, zarąbiście, o takie od gnoju, takie brązowe ino. I od gówna takie. Ej, ale w rożytniku nie? Worożytnik z modów to wiesz. Się taki. Weź te koła. Kurde, Gienek. Ty, Za kurde. późno. Dobra, zdjęcie sobie eleganckie, czasem Ej, trzeba. a jutro będziesz chciał nagrywać coś? Zobaczymy, bo ten odcinek nie wiem na kiedy wrzucę, ale chyba na jutro, nie ma co dzisiaj tak się zbytnio No bo w spinać sumie go. to jak ja bym wrócił z tego, z tych manewrów, to gdzieś tak była koło 12 byśmy mogli nagrać. No dobra, to około 12 się mówili. Dobra. Dobra. Ty, ale ja tu ten, jednym rożutnikiem prawie całe pole nawiozłem i to będzie koniec. No to może ten, może sobie wezmę, pojadę ten na nowe gospodarstwo odstawić ten rożutnik. Tylko A co go. na jednym rożytniku zrobisz? No, bo ten, mam jeszcze tak na oko 5 ton, a dwa przejazdy, aby mi zostały. Ej, ja się tak naładowałem, nie? A ten jeszcze zostawi pewnie. Boże, kliknę i w Big Bagu rozładuję. No, w serio? Nie, no nie da się tak. Ale Wixa by była, ja pierdzielę taki gnój Big Bagu. Ja, ty, ale byśmy całą pryzmę tak zrobili. Ja w chuj by były. No, byśmy poustawiali taki kurde sztos. Stos. Stos, sztos, stos, o. Sztos, no, sztos. Sztos. Sztos Paryża. Na sztos. No, ale ten. Tam gdzie talerzujesz, to ten jęczmień siejemy, nie? A potem tu koło domu to się zobaczy jeszcze. Ale tu może Ty, ku. a może od sąsiada byśmy tam kupili to do końca to pole, bo tak kurde się zaś muci tak do dupy. No zobaczymy, ale ten. Na tym polu co tutaj, to może jakąś kukurydzkę się zasieje. Żeby trochę tej kukurydzy z kiszonki jednak było, bo kukurydzy, nie, kiszonki z Ty, kukurydzy. ale nie mów, bo tak na oko tak 300 ton jak jeździli, to tak sobie liczyłem, nie? No, No to ty. jednak trochę jest tego towaru. Dobra, ten muszę doładować tak z 2 łyżki sobie. Z 2 łyżki i będzie git. To tutaj Gienek albo na głęboko, albo gruber po tym rozrzutniku, po tym Wiem, gnoju, bo. tam się tym kultusem, czy jak to tam się nazywa? Opasem, opusem. No, opusem, dobra, opasem się to zrobi. Opasem. O kurde, czekajcie, bo przejechałem wjazd. O, tu, tutaj po zasianym, po lecimy sąsiadowym. Dobra, elegancko. Kurde, nie wiem, kiedy te pyrki będzie kopał. To tyle tych pyrków wie, że. Ty już powinien zacząć w sumie, nie? Jo, może No do chyba, odwo. że wiesz, zamówię jakiś kombajn taki i mu raz dwa wykopią. No, tam Anką tam się będzie męczył, czy tam Bolkiem. No, a bolko to już całkiem. Hihi. Nie, no to praktycznie to samo, tylko Bolko ma chyba mniejszy zbiornik. No właśnie, no i ten jakbyś przebierał, to byś. No, w sumie nie jest to samo, bo Anna to ci w sumie wybierze już dużo, nie? Nie musisz za dużo przebierać, a bolko to ci wszystkie syfy zostawia, nie? Nawet nie wiem. Łomatku było, skoro bym wysypał. Bo nie ma tej karuzeli całej. No. A gołem ludzie, tu jeszcze widzicie, wapna trochę jest, ale to wapno będzie musiało być rozrzucone na wiosnę pod kukurydzę właśnie na tym polu, co tam mamy. Nie kłam, tam koks zostawiłeś tyle. O Boże. I ten, i jeszcze ten, tam gdzie opusem ostatnio było robione, to właśnie tam jeszcze ten, to jeszcze tam właśnie musi być, tam też wapno będzie raczej na wiosnę, bo tam może jakiś owies się czaśnie, czy coś takiego. Na pewno jakąś jarą roślinę, bo nie ma co tych, tyle siać Ty, tych a czemu się ozimych. ta Amazonka nie brudzi, a nie niszczy? Która? No ta, co ja ten kultywuję, no talerzuję. Bo na pierwszy raz używana jest. Znaczy, ona ma zużycia 6%, nie? Ale No. ona ani nie jest brudna, ani nic. No to jest oryginalna maszyna. I dlatego tak się szybko nic nie robi z nią.
Tak przy 20 będzie coś zauważalne, że się coś zniszczyło. Bo na przykład ten opus to się trochę już widać, że się zniszczył. A to jest moduł, nie? No, Nie, zobaczę. nie, szybciej się chyba zacznie ten, bo talerze się szybciej wytrą. Możliwe. Znaczy opas to tam jest już zniszczony trochę, nie? Bo już ten. No bo to jest z modu, to trochę szybciej pewnie zrobili, żeby to, wiesz, jakiś efekt był, nie? A też No bo tak fajnie. na przykład, ej, bo tak na przykład zrobisz 10 hektarów i się nawet talerze nie zetną, to tak trochę lipa. Jak mi się dziabki już stały po zrobieniu pół hektara. No. No kurde, jak w mordę strzelił, mi prawie starczyło. Mogę mi pół łyżki jeszcze dosypać, ale dobra, to już. Dobra, lecimy na nową gospodarę. Ludzie odstawi rozrzutnik. Pewnie powiecie, po co odstawiasz tam, skoro tam jeszcze gnój macie i w ogóle, ale w tym roku już nie planujemy więcej obornika wozić, tylko tak, żeby rozrzutnik się nie zastał, było rozrzucane. A poza tym chyba jakoś obornika z wapnem nie można stosować Genek, czy co ty wiesz na ten No, temat. dokładnie, nie można, nie można. No, a jedyne pole, które nie mamy uprawione, znaczy dwa są pola nieuprawione, to mamy z wapnem akurat. Więc no, a po kukurydzy już zaczęta jest uprawa, żeby ładnie zdążyć zasiać jęczmień o zimy. I dlatego właśnie jest ten tak, a nie inaczej. A sobie wjedziemy do garażku i będziemy kończyć pomału. To jeszcze tak ładnie ogarniemy sobie na odcinku. Też piszcie, czy chcecie jakiś odcinek może z prac gospodarskich czy coś. No, to będziemy kończyć pomału. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to może napisać w komentarzu hashtag Puma. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subiku jak też nowy i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. No, Gienek jeszcze kazał poczekać, to poczekamy moment. Tutaj takie niespodziewane niepożegnanie. Normalnie, czek. Czek, cześć. A, to Gienek się pożegnał. Na razie, cześć.